Został mi ostatni krzyżyk w tym kolorze do wyhaftowania. Zobaczcie, tutaj tablet też mi pokazuje, że jest tylko jeden brązowy. I tutaj również jeden. Ok, to teraz go wyhaftuję. Zakończę niteczkę. I odetnę gdzieś tutaj może. Dobrze. Ok. To teraz tak, zaznaczam tutaj, że już jest wyhaftowany ten krzyżyk. Odblokuję sobie tutaj ten obszar. Zmieniam kolorek. Tutaj jak wejdę w te kolory, to kolejny kolor ma tu takiego ptaszka. Różowy jest już cały, ten ciemny brąz jest cały i ten jasny brąz też jest cały. Zostało nam 0. To myślę, że teraz zajmiemy się innym kolorem. Może wyhaftuję tutaj te zielone i żółte elementy. To może najpierw zielone. O. Zaznaczam zielone. Zablokuję tutaj sobie, że ten kolor zielony pokazuje mi się. Nie będę tu ustalać tego obszaru zamkniętego, ponieważ tych krzyżyków jest tak mało, że nie ma takiej potrzeby. Także ok. Przygotuję sobie kolor. Gdzieś tu mam niteczki. Postanowiłam, że ten kolor będzie taki bardzo soczysty. Fajna zieleń. Dużo tej niteczki nie potrzebuję, więc sobie odetnę właściwie tam na parę krzyżyków, to mi taki kawałeczek starczy. I przy okazji, wiecie co, zauważyłam, że chyba mam tu błąd. I to jest to, co Wam powiedziałam wcześniej, że trzeba bardzo uważać, żeby się nie pomylić. No, żeby przez przypadek sobie nie zamalować jakiegoś krzyżyka. I ja właśnie chyba tutaj sobie zamalowałam, bo powinien tu być wyhaftowany krzyżyk. Tutaj mam ten krzyżyk zamalowany, ale tutaj go nie wyhaftowałam. I no, poprawię ten błąd, ale zobaczcie, że jeżeli chodzi tutaj o sagę, to naprawdę trzeba bardzo skrupulatnie te krzyżyki zaznaczać. I wydawało mi się, że ja tak każdy krzyżyk bardzo skrupulatnie robię, a jednocześnie patrzcie, jeden krzyżyk pominęłam. Przy takim prostym wzorze to łatwo wychwycić takie niuanse i błędy, ale przy bardziej skomplikowanych może być problem. Ja ten krzyżyk sobie tutaj dohaftuję. Ok, krzyżyk jest. Obrazek już powolutku się zapełnia. To przejdźmy do następnego koloru. Może tym razem, no może ten żółty. Zielone już pokazuje mi na 0. 7 krzyżyków żółtych tylko, więc szybciutko go wyhaftuję. Jeśli chodzi o żółty, to też przygotowałam sobie taki intensywny ten kolor, taki fajny. Żółty kolor skończony, krzyżyki odznaczone. Idziemy do następnego koloru. I został nam tak czarny, biały i brązowy. Tak dobrze widzę? Tak, czarny, taki jasny kawowy i biały. Więc może przejdziemy do czarnego. Jest tu 17 krzyżyków. Zaznaczyłam je. Haftuję teraz ten nosek. Powiem Wam jednak, że co jak co, ale na tamborku to ja nie potrafię haftować. A jeszcze przy kamerze to zupełnie mi to jakoś idzie jak po grudzie. Dobra, udało mi się. Podziwiam osoby, które tak całą pracę potrafią wyhaftować na tamborku, bo ja naprawdę tak się przyzwyczaiłam do haftowania na dwie ręce, że no, trzymanie tamborka i haftowanie tak tą drugą ręką to po prostu jest mi tak nieporęcznie. Nie wiem, jakie Wy macie przemyślenia na ten temat. Czy lubicie haftować na tamborkach? No ja powiem, że nie wiedziałam, ale nie lubię. Dobra, jeden jest. Teraz tutaj nad policzkiem idą następne 4.
Okej, dobrze. Czarny kolor wyhaftowany. Już go zamaluję. Zobaczcie, tak to wygląda. Został nam teraz z takich małych kolorów to biały. To jest tylko 27 krzyżyków. A, białe są te kwiatki. I teraz słabo widać, że to są białe kwiatki. Wiecie co? Te kwiatki według wzoru powinny być białe, ale ponieważ one się tak wtapiają tutaj w to tło, ja nie wiem, czy ja ich nie zmienię na jakiś inny kolor. Zaraz wrócę do Was, tylko poszukam jakiegoś fajnego koloru. Mam teraz wyhaftować te białe kwiatki. Zobaczcie, jak zaznaczyłam biały kolor, to na tym białym wzorze ich nie widać. Dlatego tu się przydaje taka funkcja właśnie podglądu. I te białe kwiatki, tutaj widać, że one są do zamalowania jeszcze. Ale też wiem, że chyba można nawet zmienić kolor tych kwiatków, żeby one w robótce wydawały się w innym kolorze i zaraz to spróbujemy zrobić. To poczekajcie. Czyli tak, zaznaczam tutaj na kolorek. Tu sobie odblokuję. Wchodzę na kolorek. Tutaj daję tą paletę i zamiast białego, dobra, na przykład, żeby on był teraz pomarańczowy, ok. I zobaczcie, i te kwiatki były białe, zrobiły mi się pomarańczowe, ale kiedy tutaj je w podglądzie robótki, to nadal będą białe. Ale na przykład, żeby mi łatwiej było pracować i je sobie wyszukiwać, to mogę je sobie tutaj odznaczyć jako inny kolor, na przykład pomarańczowy. Super funkcja. Tutaj tak to ich nie widać, tak są bardziej widoczne. Z tym, że ja postanowiłam spróbować, jakby było, gdybym te kwiatki wykonała nie białe, ponieważ one tutaj tak, będzie białe tło, jasne uszka i te białe kwiatki tak się zleją zupełnie z tym tłem, nie będą takie widoczne. I może one ładnie wyglądają tutaj na podglądzie, ale spróbuję, wyszyję jednego kwiatka w takim melanżu, ciemny róż z takim bladym różem i zobaczymy, jak to się zaprezentuje. Wiecie co, po zastanowieniu doszłam jednak do wniosku, że zrobię te kwiatki bladoróżowe, ponieważ ten melanż mi się za bardzo nie podoba. I już startuję z tym bladym różem. Myślałam jeszcze, czy nie zrobić niebieskiego, ale już nie chcę wprowadzać dodatkowego koloru. Myślę, że pozostaniemy w tej tonacji takich brązów i różu. Te bladoróżowe będą się tak fajnie wybijać tutaj od tego tła. To wyhaftuję te kwiatki i wracam do Was. Wyhaftowałam już kwiatki. Zobaczcie, takie zamiast białych są one bladoróżowe i myślę, że lepiej je widać niż białe. Ok, teraz tutaj sobie zamaluję też te kolorki. I został mi do wyhaftowania ostatni kolor, ten jasny taki brąz. Biorę się do pracy i wracam do Was, jak już skończę. Skończyłam już kolor ten jasny brązowy. Ładnie on wygląda, ale przy okazji wyszło mi, że w kilku miejscach pominęłam ten kolor brązowy. Nie wiem, jak to się stało. Zobaczcie. Ten już sobie odznaczę kolorek. I tutaj przywróciłam z powrotem, o, kiedy haftowałam, to niestety, ale pominęłam tutaj w kilku miejscach, w trzech miejscach te krzyżyki, oj, i teraz będę musiała je poprawić. Wydawało mi się, że te krzyżyki bardzo starannie wymazuję, ale jednak okazało się, że kilka pominęłam. No i fakt, wyjdzie to w trakcie już haftowania, ale jednak no, trzeba bardzo, bardzo uważać. Także to taka lekcja dla mnie. Jak będę brała się za następny obrazek, no to
wiem, na co zwracać uwagę. Wydawało mi się, że bardzo starannie pilnuję tych krzyżyków, żeby je wykasowywać, ale jednak pominęłam je. Dobrze, że jest ta funkcja tutaj tego przywracania tych kolorków i po prostu jak zrobię w ten sposób, to wtedy mogę te kolorki właśnie przywrócić. Zaznaczyłam je sobie, wyhaftuję je teraz i potem spotkamy się, jak już zacznę haftować backstitch, a może już nawet jak wyhaftuję go całkowicie, pokażę Wam. O, mam do wyhaftowania bardzo dużo czarnego koloru i troszkę zielonego. Tu ten drugi kolorek jest, o, pokażę Wam ten backstitch zielony. Czemu mi się nie... Aha. Tutaj backstitch zielony to jest właściwie tylko troszkę. Ale tego backstitchu czarnego jest bardzo dużo. No ale ten obrazek nie byłby taki ładny, gdyby właśnie nie te linie zaznaczające te kontury. Także zabieram się do pracy i spotkamy się, jak już będę chyba gdzieś kończyła ten backstitch. Tutaj pokazuje mi, że haftuję 3 dni. 8, 9, 10 maja. Tutaj było 457 krzyżyków w pierwszym dniu, w drugim 501 i dzisiaj 331 krzyżyków. Także jak na razie wyhaftowałam 1289 krzyżyków. Wrócę sobie do tego koloru brązowego, który muszę dohaftować w krzyżykach. Oto ten. I potem biorę się za backstitch. Wzorek już naprawdę wygląda bardzo fajnie, a jak dodam te linie backstitchu, to już w ogóle będzie piękne. I potem jak zrobię linię backstitchu, to jeszcze zrobimy takie ogólne podsumowanie, moje wnioski dotyczące programu Saga. Skończyłam już cały obrazek. Wyhaftowałam już backstitch. I właściwie została mi tylko fastryga do wyprucia, ale chciałam Wam pokazać, co się stanie, kiedy zakończymy obrazek w sadze. Już Wam pokazuję. Tutaj, kiedy zamaluję ostatnie krzyżyki. O. Mamy hura. Jest 100% obrazka. Już Wam pokazuję statystyki. Pokazuje mi tak, tutaj, w tym miejscu, że jest 100% pracy ukończonej. Wszystkie krzyżyki zrobione, łącznie z backstitchem. I tutaj obrazek miał 1462 krzyżyki. I tu widać statystyki, ile w ciągu 4 dni, bo tyle dni mi zajęło, ile w ciągu tych 4 dni wyhaftowałam krzyżyków. Zobaczcie, nici fastrygi wyjęte. Obrazek gotowy, tak się prezentuje. Jeszcze bez oprawki. Widać tutaj ślady po tamborku, ale trzeba je będzie rozprostować, może żelazkiem. Prać nie będę tej robótki, ponieważ nie jest taka zniszczona, żeby wymagała jakiegoś prania. No i kiedy go oprawię, to Wam jeszcze pokażę przy okazji. Tak się prezentuje mój obrazek. A tak obrazek pokazowy, wzorcowy. To była fajna i przyjemna praca, chociaż ja nie przepadam za takimi małymi obrazkami, zwłaszcza gdzie jest bardzo dużo tych linii konturów, linii backstitchu. Nie jest to moja ulubiona część pracy, ale bez tego obrazek często nie prezentuje się tak ładnie, jak powinien. Jeśli chodzi o takie wnioski, jak pracowało się z tym programem, to już częściowo mówiłam po drodze. Na pewno trzeba bardzo uważać, jak zakreślamy te krzyżyki. No, zdarzyło mi się kilka wpadek, na przykład właśnie tu, gdzie pozostawiłam te wolne miejsca. To później cała praca zweryfikuje takie wolne miejsca, bo wiadomo, jak coś zostało, to znaczy, że tam coś musi być i można wrócić do tego. No, niemniej jednak to takie niepotrzebne szukanie później jest w całej tej pracy tych krzyżyków nieskończonych. Poza tym no, bardzo fajny program.
fajne to pole do umiejscowiania tej, akurat tego momentu, w którym się pracuje. Podoba mi się, to bardzo przydatna funkcja. No ta funkcja tutaj tych różowych kontrastów też jest fajna. Także jeżeli chodzi o ten obrazek, dam go komuś w prezencie prawdopodobnie. W tym momencie żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia przy następnym projekcie.